Dzień dobry, szczęść Boże. Witam na kolejnym spotkaniu patrystycznym, na kolejnym wykładzie z patrologii. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam dwa słowa o początkach monastycyzmu chrześcijańskiego. Jak w pierwotnym kościele rodzi się to, co znamy do dzisiaj, czyli wspólnoty żyjące w klasztorach, wspólnoty odseparowane od reszty świata, także od tego świata chrześcijańskiego, zaangażowane przede wszystkim w modlitwę i w szukanie Boga. Pierwotne chrześcijaństwo, tak jak o tym wspominałem już we wcześniejszych wykładach, bardzo mocno związane jest z miastem. To ta świadomość tego, że chrześcijanie mają pozostać zaczynem w świecie, sprawia, że chrześcijanie są bardzo mocno zakorzenieni w swojej wspólnoty. Starają się od nich nawet nie odróżniać jakoś zewnętrznie strojem, zwyczajami, tylko wprowadzają nowy sposób istnienia, po to, żeby pociągnąć do naśladowania wszystkich pozostałych. A zatem to pozostawanie w mieście, pozostawanie w ścisłym związku. Z całą wspólnotą, z miastem, z narodem, z własną rodziną jest dla chrześcijaństwa zupełnie fundamentalnym doświadczeniem. Tutaj Kościół pamięta cały czas wezwanie Jezusa Chrystusa czy modlitwę Jezusa Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy. Nie proszę, żebyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś ich ustrzegł w prawdzie. I pamiętając o tych słowach, Kościół stara się żyć inaczej, ale nie w innym świecie. Ludzie Kościoła starają się żyć w inny sposób, ale nie budując własnej społeczności która jest całkowicie odseparowana, odłączona i uregulowana całkowicie i dogłębnie prawem kościoła. Nie ma czegoś takiego jak państwo kościelne, nawet jeżeli w jakimś etapie dziejów istniało, ale ono nigdy nie było tak naprawdę dokładnym naśladowaniem tego, co znamy jako wspólnotę narodową, jako wspólnotę państwową, jako wspólnotę kierującą się w pełni jakimś ustalonym i przyjętym prawem. Chrześcijanie zakorzenieni są w świat, w którym przyszło im odkryć Chrystusa i w którym poczuli się pociągnięci do tego, żeby żyć w inny sposób. Jak zatem to się stało? Że właśnie w takiej religii, w takim doświadczeniu pojawia się monastycyzm, którego istotą jest właśnie odejście od tego świata, wycofanie się z własnej społeczności, i to nie tylko tej świeckiej, ale także tej kościelnej. Mnisi nie są tak obecni w życiu Kościoła, jak obecni są wszyscy pozostali chrześcijanie. Mnisi żyją w odosobnieniu, mnisi nie wychodzą do świata z ewangelizacją. Oni są gościnni, przyjmują ludzi, można do nich dołączyć na dłużej lub na krócej, można u nich szukać pomocy, ale oni nie są zanurzeni w ten świat. Są od niego jakoś odłączeni, również przez te formy zewnętrzne. Mieszkają bardzo często gdzieś na uboczu, otoczone ich przestrzeń jest otoczona murem, żyją we własnym świecie, który regulują według zasad wypracowanych przez wieki, tworzących to, co nazywamy tradycją życia monastycznego. Początki monastycyzmu chrześcijańskiego sięgają dalej niż samo chrześcijaństwo. Monastycyzm nie jest wynalazkiem chrześcijan. To też widzicie dzisiaj, że mamy mnichów żyjących w Tybecie, mamy mnichów żyjących w całkowicie innym doświadczeniu religijnym i filozoficznym, a zatem w pewnym sensie monastycyzm jest doświadczeniem ludzkim. Jest po prostu doświadczeniem, które może przeżyć człowiek bez względu na to, w jakiej religii mu przyszło przyjść na ten świat i jaką religię wybiera, jaka religia kształtuje jego sposób myślenia i działania. Monastycyzm nie wiąże się ściśle i wyłącznie z chrześcijaństwem, ale jest rzeczywistością bardziej pierwotną, bardziej fundamentalną. Natomiast, oczywiście, inspiracją dla monastycyzmu chrześcijańskiego nie jest monastycyzm dalekowschodni, ten, który przed chwilą wspomniałem, ale pewne formy monastycyzmu, które znamy z religii żydowskiej. Religia żydowska ukształtowała pewien styl życia, który do złudzenia przypomina dzisiejsze życie zakonne znane z kręgów kościelnych. Niektórzy nawet sugerują, że Eliasz, ten prorok, którego znacie ze Starego Testamentu, zakładał coś w rodzaju grupy uczniów, którzy prowadzili życie zbliżone do życia monastycznego. Ruchy prorockie podobne są właśnie do tego sposobu życia, który nazywamy monastycyzmem. One są zakorzenione w Piśmie Świętym. Życie takiego proroka polega właśnie na tym, że on przede wszystkim szuka Boga i Jego Słowa, i dopiero znajdując to, co Bóg do niego mówi, daje to światu. I to ukierunkowanie na priorytet Słowa Bożego i na całkowite poświęcenie swojego czasu i swojego życia poszukiwaniu samego Boga jest właściwie tym głównym motorem życia monastycznego bo to właśnie z tego powodu że chce całkowicie się oddać słowu Bożemu nie oddaje się sprawom tego świata takim jak rodzina czy takim jak sprawy biznesowe takim jak moja pozycja w świecie a zatem właśnie staje się mnichem staje się tym który Oddziela się od tych spraw, przestaje być w tych sprawach ekspertem, a staje się ekspertem w sprawach Boga, w sprawach życia duchowego, w sprawach modlitwy i w sprawach Słowa Bożego. A zatem, w łonie już samej religii żydowskiej, w której wyłania się chrześcijaństwo, istnieje ten sposób życia, który przybliża nas do monastycyzmu. Natomiast taki bezpośredni kontakt pomiędzy monastycyzmem, który stanie się chrześcijański, a tym monastycyzmem przedchrześcijańskim, dokonał się najprawdopodobniej w Egipcie, chociaż podobne procesy zachodziły także w Palestynie. Powiem, w czasach naszego Pana Jezusa Chrystusa, na przełomie Starego i Nowego Testamentu, Judaizm ukształtował z siebie grupę, którą w Palestynie nazywamy Eseńczykami, a w Egipcie nazywamy terapeutami. O tej grupie opowiedział nam bardzo dużo Filon z Aleksandrii. Napisał dziełko Devita Contemplativa, i tam opisuje właśnie styl życia terapeutów. Ci terapeuci, ich nazwa pochodzi od słowa terapeo Czyli troszczę się, zabiegam, przykładam staranie, przykładam jakiś trud podejmuję, żeby zatroszczyć się o jakąś sprawę. I to imię oni otrzymali właśnie ze względu na to, jak bardzo starali się o obecność Boga w ich życiu. Terapeutami bardzo często zostawali mężczyźni czy kobiety, albo owdowiali czy owdowiałe, albo już w podeszłym wieku, ci, którzy już wychowali swoje dzieci i ten czas późnej starości chcieli przeżywać w odosobnieniu, w spokoju, nie po to, żeby pisać pamiętniki i wspominać swoje życie, ale właśnie, żeby szukać Boga. A zatem już nie wstępowali w związki małżeńskie, zachowywali celibat i wstrzemięźliwość seksualną, żyli we wspólnocie, wszystko mieli wspólne. Pracowali własnymi rękoma albo przyjmowali jakieś darowizny od tych, których gościli w tej oazie pokoju i modlitwy, po to, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe, a cały czas poświęcali na modlitwę, milczenie i studiowanie pisma świętego. Do złudzenia to przypomina wspólnotę monastyczną i to tak dalece, że Eusebiusz Cezarei, kiedy pisał historię kościelną i mówił o początkach kościoła w Aleksandrii, znając ten tekst Filona, uznał, że Filon opowiada o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej. Dlatego w tradycji kościoła, w tych najstarszych historiach kościoła mówi się o świętym Marku, bo to od niego pochodzi według tradycji kościół w Aleksandrii, kościół w Egipcie, że on nie tylko założył kościół, ale także ukształtował życie monastyczne. To jest na skutek tego błędu Eusebiusza z Cezarei, który pomylił <laughs> mnichów żydowskich z mnichami chrześcijańskimi, których doskonale znał, bo w jego czasach ruch monastyczny był już bardzo popularny. A zatem ta bliskość sposobu życia wskazuje, że źródłem monastycyzmu chrześcijańskiego jest przedchrześcijański monastycyzm, który zrodził się w łonie religii żydowskiej. Jest jeszcze bardzo ciekawe zjawisko, które znamy i wiemy, że ono w Egipcie było bardzo mocno rozbudowane. To jest ruch, który nazywamy ruchem gnostyckim, czyli te wspólnoty ludzi wierzących w sposób szczególny, którzy gdzieś są na granicy, właśnie, judaizmu, chrześcijaństwa i pewnej filozofii czy pewnej doktryny opartej o spekulacje. One, te ruchy ostatecznie zostały uznane przez Kościół za heretyckie i Kościół je wreszcie odrzucił i pozbył się ich definitywnie, ale ze względu na terminologię, ze względu na sięganie do tych samych Ksiąg Świętych, ze względu na interpretację, którą podejmowali, tych samych wydarzeń zbawczych, o których mówił Kościół, jak przyjście na świat Jezusa Chrystusa, jak jego śmierć na Krzyżu, te wspólnoty uchodziły za chrześcijańskie. Za przynajmniej podobne, czy jakoś związane z, z Kościołem. I co ciekawe, to właśnie w tym, w tym łonie wspólnot gnostyckich po raz pierwszy pada słowo mnich. Czyli po grecku monachos. Mamy takie zachowane zdanie w jednym z apokryfów, które jest wskazaniem dla tych, którzy szukają zbawienia, chcą wejść w życie Królestwa Bożego, że tylko Monachos będzie zbawiony, że tylko on, człowiek żyjący samotnie, wejdzie do komnaty zaślubin. I to jest to głębokie przekonanie gnostyków, że żeby się zjednoczyć z Bogiem, Trzeba odrzucić świat, który jest stworzony. A zatem trzeba odrzucić przede wszystkim prokreację tego świata, czyli współżycie małżeńskie i płodzenie potomstwa. A zatem, monachos w tym sensie znaczy właśnie człowieka, który nie łączy się w parę. Człowieka, który nie prokreuje, nie uczestniczy w stwarzaniu tego świata. W przekazywaniu dalej życia, które jest życiem stworzonym, jeżeli z tego zrezygnuje, wejdzie do komnaty zaślubień z prawdziwym Bogiem, który nie ma nic wspólnego z tym światem według gnostyków. Według gnostyków bowiem stworzenie świata nie jest dziełem dobrego Boga, ale jest dziełem hybris, czyli pychy jakiejś upadłej mądrości. I tak naprawdę nie powinno mieć miejsca, gdyż według gnostyków stworzenie świata polega na zmieszaniu materii z tym, co jest doskonałe i święte, czyli z Bogiem. Czy z jakimiś jego emanacjami, z tym co nazywają oni pleromą, czyli pełnią prawdziwego bytu. I to zmieszanie sprawia, że cierpimy, że jest w nas element duchowy, który jest niecierpiętliwy, który jest bezbłędny, który jest światłem i jest w nas ta ciężka materia. To, co nas obciąża, to, co nas ogranicza, to, co zaciemnia nasz umysł, to, co koniec końców uwiązuje. Nisko to, co powinno być wysoko. I tak naprawdę zbawienie jest wyjściem z tego, czyli powrotem światła do światła, a powrotem ciemności do ciemności. I z takiej inspiracji tworzy się ruch, który również zewnętrznie będzie bardzo podobny do życia monastycznego, ale wewnętrznie różni się radykalnie od niego, bo tego rodzaju monastycyzm wynika z jakiejś niechęci do świata, z jakiegoś głębokiego przekonania, że nie można w tym świecie uczestniczyć, że przyjęcie tego, co jest dla nas naturalne, a w chrześcijaństwie dobre, czyli małżeństwa, prokreacji i uczestniczenia w, w sprawach doczesnych, dla gnostyków będzie grzechem, będzie czymś złym, będzie tkwieniem właśnie w tym nieszczęściu, którym jest stworzenie tego świata. Natomiast monachos, czyli człowiek, który zostaje sam, nie łączy się w pary, nie uczestniczy w prokreacji, będzie zbawiony, będzie uratowany. I wiemy, że na początku, kiedy pojawia się chrześcijaństwo w Egipcie, tam również są wspólnoty gnostyckie. Tam również są jacyś guru gnostycy, jak Marek Mag, czy znamy inne też imiona, Walentyn, e, czy bardziej w stronę Persji jest chyba najbardziej... Znany gnostyk, mówiący właśnie o tym dualizmie tego, co święte i tego, co grzeszne, tego, co jest światłem i tego, co jest materią, czyli manes, od czego mamy cały ten manicheizm, o którym bardzo często słyszymy. A zatem te wspólnoty są obecne na terenie, gdzie urodzi się monastycyzm chrześcijański. Gdzie przyjdzie na świat monastycyzm chrześcijański. I z tych podwójnych doświadczeń zrodzi się doświadczenie nowe, oryginalne, które jest w pełni chrześcijańskie, a z drugiej strony w pełni zachowuje to, co dobre i święte w ruchach monastycznych, które były przed chrześcijańskie. Więc jeżeli chcecie wejść w te narodziny monastycyzmu chrześcijańskiego, to odsyłam was do lektury De Vita Contemplativa, Filona z Aleksandrii oraz do zapoznania się trochę ze zjawiskiem gnostycyzmu. Jaka jest jego doktryna, jaka jest jego nauka i jakie z tej doktryny wynikają decyzje życiowe podejmowane przez poszczególnych gnostyków albo przez wspólnoty inspirowane tego rodzaju doświadczeniem. Natomiast samo monastycyzm chrześcijański zaczyna się według tradycji od świętego Antoniego. Święty Antoni uchodzi za pierwszego w pełni chrześcijańskiego mnicha. Czy tak było rzeczywiście, to trudno powiedzieć, bo historia to jest dla nas to jest to, co się opowiada, a nie to co się naprawdę wydarzyło. Nie mamy dostępu do pełni tamtych wydarzeń. Do całego kontekstu, do wszystkich osób, które wtedy były, do wszystkich słów, które wtedy padły, do wszystkich decyzji, jakie wtedy były podjęte. Nie mamy oglądu przeszłości takiego, mamy tylko opowieść, jaka została przekazana, i tam opowieść oczywiście się upraszcza. Ta opowieść o pewnych sprawach zapomina, pewne sprawy scala w jedno, pewne sprawy przeskakuje, tak żeby. No, takie są wymogi opowieści. Opowieść nie może pokazać wszystkiego, bo, jak mówi święty Jan, na zakończenie swojej Ewangelii, gdyby ktoś chciał spisać wszystko, co uczynił i powiedział Jezus, to by świata nie starczyło, żeby pomieścić księgi, które trzeba by zapisać. Więc jeżeli to jest prawda o krótkim życiu Jezusa Chrystusa, to co dopiero o kilku ładnych dziesięcioleciach, które toczyły się, o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce, gdy kształtował się monastycyzm chrześcijański. W każdym razie, według tradycji kościoła, pierwszym nichem jest Antoni, i on staje się modelem dla życia monastycznego. Jak to się stało, że Antoni stał się takim modelem? Stało się to z tego prostego powodu, że człowiekiem, który się bardzo zaangażował w życie monastyczne po to, żeby dać mu miejsce i nadać mu odpowiedni kształt, tak żeby ten sposób życia był naprawdę życiem chrześcijańskim, był Atanazy, biskup Aleksandrii. Atenazm wiemy, że był ascetą, bo nie wstąpił w związek małżeński, bo od młodości gdzieś posługiwał przy biskupie, studiując Pismo Święte, głosząc Ewangelię, i żył we wstrzemięźliwości, ćwicząc się w tym, co nazywamy cnotą, czyli w pewnej sprawności bycia dobrym. I taki styl życia, czyli styl życia ascetyczny, Kościół znał od samego początku. Mamy w pismach ze starożytnych pismach bardzo często pojawia się takie określenie właśnie całej grupy społecznej, nie tylko prezbiterzy, nie tylko starsi, nie tylko misjonarze, nie tylko charyzmatycy, ale także właśnie asceci. Czyli ci, którzy ćwiczą się w byciu dobrymi, ćwiczą się w tych umiejętnościach, które nam spontanicznie nie przychodzą, a które jednak mogą być wypracowane tak, żeby człowieczeństwo, które przeżywamy i które czynimy naszym, było sprawne w tym, co dobre. W modlitwie, w życzliwości, w miłowaniu, w przyjmowaniu człowieka, w zachowaniu cierpliwości, w zachowaniu pewnej otwartości, w opanowaniu własnych porządliwości. I ci ludzie, którzy rzeczywiście bardzo świadomie podejmowali życie zmierzające do wypracowania tych cnót, byli nazywani ascetami. I taki, i to jest oczywiście w pełni zgodne z chrześcijaństwem, bo jeżeli chcemy miłować i oddać swoje życie, to zanim rzeczywiście będziemy mogli umrzeć dla Chrystusa, naśladując jego samego, który za nas oddał swoje życie, to po prostu musimy być dobrzy, czyli musimy wypracować w sobie pewien sposób życia, który będzie pomnażał dobro aż do tego momentu, kiedy będziemy w stanie dokonać największego dobra, czyli oddać swoje życie. I takich grup ascetów było całkiem sporo, zarówno w Aleksandrii, jak i w większych skupiskach chrześcijan, natomiast ich styl życia nie różnił się zasadniczo od pozostałych, oprócz tego, że nie wstępowali w związki małżeńskie. Tacy asceci mieszkali we własnych domach albo w jakichś wspólnych domach, które sobie organizowali, mieli jakąś regułę życia, ale ona była ograniczona do tego, których wstajemy które której jemy śniadanie, kiedy idziemy na Eucharysty, kiedy się wspólnie modlimy, a kiedy indywidualnie. Natomiast to było życie bardzo mocno zakorzenione w świat, w miasto i żyli pośród kościoła, blisko biskupa, blisko prezbiterów, blisko całej wspólnoty. Kościoła. I ten Atanazy został biskupem. Taki asceta został biskupem wielkiego miasta i wielkiego kościoła, a równocześnie on miał jakąś osobistą życzliwość do mnichów i wiemy z jego biografii, że wśród tych mnichów spędził bardzo dużo czasu. Jedno swoje wygnanie, siedmioletnie, spędził na pustyni, wędrując od wspólnoty monastycznej do wspólnoty. Wiemy, że już swoje pierwsze wygnanie, które spędził w zachodniej Europie, podczas tego wygnania udał się na tamte tereny właśnie z mnichami, którzy mu towarzyszyli. A kiedy nie mógł sprawować swojego urzędu, bo ciążyły na nim kary kościelne, bo był złożony z urzędu przez synod w Tyrze, bo cesarz kazał mu opuścić teren Aleksandrii i wyjechać z Egiptu, udać się gdzieś na wygnanie, kiedy nie mógł oficjalnie sprawować swojego urzędu, znikał, ukrywał się gdzieś. Wtedy tym człowiekiem, który był pośrednikiem między wspólnotą a jej biskupem, był Serapion z czyli mnich a zatem Atanazy był bardzo mocno związany i zakorzeniony w tym ruchu monastycznym, chociaż sam nigdy mnichem nie był, ale życie mnisze znał. W życiu mniszym więcej intensywnie albo mniej intensywnie uczestniczył. I on w pewnym momencie, tak się przynajmniej wydaje, uznał, że potrzeba Temu życiu monastycznemu nadać jakiś bardzo konkretny chrześcijański charakter. I wpadł na genialny pomysł. Napisał żywot świętego Antoniego. Wita, Antoni napisał żywot tego mnicha, który uchodził właśnie za mistrza, który uchodził za wzór, ale napisał go w taki sposób, żeby stał się, żeby ta opowieść była wzorcowa, czyli to nie jest zwykły zapis faktograficzny życia tego Antoniego, który był w Egipcie i którego sława się rozchodziła po świecie, ale to było już takie ukształtowanie pewnych treści, żeby czytając biografię Antoniego, każdy, który ma pragnienie takiego życia, życia monastycznego, ukształtował swój sposób myślenia i działania w taki sposób, by stać się mnichem chrześcijańskim. Czy to jest sfałszowanie rzeczywistości? Trudno to powiedzieć. W pewnym sensie na pewno jest jakaś dysproporcja, jest jakiś dystans między Antonim historycznym a Antonim z opowieści Atanazego, ale celem, yy, a, a, ale celem Atanazego nie było przedstawienie, jaki ten Antoni rzeczywiście był, nie to było jego głównym celem, tylko pokazanie, jakim nich powinien być. Grzegorz z Nazianzu. Kiedy to jest biskup żyjący po czasach świętego Atanazego, głosił swego czasu w Konstantynopolu mowę ku czci świętego Atanazego, tego biskupa, który napisał Żywot Antoniego, i we wstępie mówi: to jest taki topus modestie, że powinienem napisać księgę. Żywot naszego Atanazego, ale nie mam na to czasu, dlatego będzie tylko krótka mowa. Powinienem napisać o nim księgę, tak jak on opisał życie Antoniego, dając i to są słowa Grzegorza z Nazjanzu, dając niejako w opowieści o jego życiu regułę życia monastycznego. I to jest genialne sformułowanie, bo rzeczywiście At Atanazy tak napisał żywot świętego Antoniego, żeby ukazać, jak powinien się ukształtować mnich i jak powinien żyć mnich. O tym, że jest pewien dystans między tym Antonim, który jest w żywocie Antoniego, a tym Antoni, tym Antonim, który realnie istniał, świadczą przede wszystkim pozostałości literackie po Antonim Pustelniku. Antoni Pustelnik pozostawił po sobie listy. Kilka listów po nim przetrwało, sześć listów, które są pisane do braci. I no, nie ulega wątpliwości, że w tych tekstach jest kształt gnostycyzmu. Nie tego skrajnego, który całkowicie odrzuca yy, fakt wcielenia, przepraszam, fakt stworzenia jako dzieło dobrego Stwórcy, Nie ma tych głównych doktryn. Ale jest pewna koncepcja, która chrześcijaństwu jest obca, albo przynajmniej w chrześcijaństwie nie zagrzała na duże miejsce. Ona też pojawia się w orygenizmie, w uczniów orygenesa i trochę bazuje na jego takich filozoficzno-teologicznych spekulacjach. To jest koncepcja pewnej, to się po grecku nazywa uzia noera, czyli istota umysłowa czy duchowa, która jest jakąś jedną wspólnotą, istotą łączącą wszystkich ludzi, to, co gdzieś tam znamy z tego dalekowschodniego, wszystko jest jednym. I na przykład w jednym ze swoich listów Antoni zachęca mnichów do miłości wzajemnej właśnie na tej podstawie: że miłujemy drugiego, bo on jest nami, bo wszyscy jesteśmy jakąś jedną istotą. To nie musi być do końca jakoś mocno heretyckie, bo ojcowie też postrzegali cały rodzaj ludzki jako pewną rodzaju jedność, bo nasze życie społeczne naprawdę czyni nas czymś jednym w tym wymiarze społecznym, bo nasza natura jest zarówno indywidualna, jednostkowa, jak i społeczna. Ale wydaje się, że spekulacja poszła troszeczkę za daleko i ona się ociera właśnie o te granice ortodoksji. I pewnie Atanazy znał tę listę Antoniego, bo jeżeli znał Antoniego i o nim słyszał, to pewnie też wiedział, że coś tam napisał. I ewidentnie to jest rzecz, którą w swojej biografii stara się ukryć, w, w tym sensie, że tak naprawdę ten Antoni, który jest przedstawiony w żywocie, uchodzi za analfabety. Tam jest wzmianka o tym, że on chodził trochę do szkoły, ale nigdy nie opanował za bardzo ta gramata, czyli pisania. Nie. Ewidentnie stoi to w jakiejś sprzeczności z pismami Antoniego, które mamy, chociaż też nie zupełnie do końca, bo możliwe, że Antoni podyktował komuś, kto potrafił pisać te listy, a nie musiał ich umieć napisać sam osobiście. Natomiast ewidentnie widać tą chęć Atanazego, żeby usunąć to, co by ewentualnie mogło zaszkodzić mnichom, czyli pewne koncepcje czy poglądy związane z imieniem Antoniego na podstawie jego listów, które są niepotrzebne które nie są zakorzenione w objawieniu chrześcijańskim. Antoni w żywocie świętego Atanazego nie ma innej inspiracji jak Chrystus, jak życie apostołów. Sam moment powołania Antoniego według Atanazego zrodził się, kiedy jako młody chłopak idąc do kościoła rozmyślał o tej sytuacji, kiedy apostołowie i inni uczniowie sprzedawali wszystko co posiadali, a pieniądze, które w ten sposób pozyskiwali, przynosili i składali stóp apostołów. I Antoni, według Katanazego, zastanawia się, jakiej nagrody się spodziewać, czemu chcieli to zrobić, czemu wyrzekali się dóbr tego świata, żeby. No, co, co w zamian? Czyli jaka była nagroda, czyli jaki jest sens tego rodzaju działania. zatem inspiracja jest jak najbardziej biblijna. Inspiracją jest jak najbardziej Kościół, czyli pierwotna wspólnota apostołów. I wtedy, kiedy rozmyśla o tym, wchodzi do Kościoła i słyszy właśnie słowa mówiące: Jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co posiadasz i chodź za mną. I wtedy Atanaz opowiada, że Antoni opuścił Kościół poszedł wrócił do siebie, sprzedał wszystko co posiadał, zostawił tylko trochę pieniędzy, żeby mieć na utrzymanie siostry i rozpoczął nowy sposób życia. W tym momencie Antonius już był osierocony przez rodziców, był człowiekiem dość zamożnym, a zatem ta decyzja naprawdę była decyzją kosztowną i dla tej doskonałości duchowej on wyrzekł się zaangażowania w sprawy tego świata. A zatem inspiracją dla życia monastycznego, tą, którą nadaje Atanazy, nie jest jakaś koncepcja filozoficzna, jak to jest w Gnozie, ale jest po prostu chęć naśladowania Chrystusa, pójścia za Nim po to, żeby całkowicie się skupić na tym, żeby ukształtować swój sposób myślenia i działania na Jego wzór. I dlatego tym pierwszym krokiem po sprzedaniu wszystkiego i rozdaniu swojej posiadłości, który uczynił Antoni, według opowieści Atanazego, jest zamieszkanie w małym domku pod wioską i skupienie się na sobie. To jest jego główne zadanie. Skupił się na sobie, czyli kierunek jego życia to już nie jest świat zewnętrzny, czyli małżeństwo, rodzina, zaangażowanie w piękno tego świata, praca na rzecz stworzenia, ale kierunek jest wewnętrzny. On się skupia na sobie, nie w tym sensie egoistycznym, żeby wszyscy dookoła mu służyli, ale on się skupia na sobie, żeby zająć się własną doskonałością. On objeżdża różnych innych ascetów. Tych, o których słyszy, że są biegli w jakiejś umiejętności, i słucha ich, a potem to, co zdobył, to, co usłyszał, praktykuje we własnym samotnym życiu, skupiając się na sobie i próbując wyćwiczyć w sobie łatwość tego, co dobrego zobaczył u innych. Atanazy porównuje Antoniego do pracowitej pszczoły, która wylatując z własnego ula, szuka różnych pyłków na kwiatach, a potem wraca i wypracowuje swój miód. A zatem, nawet jeżeli Antoni jest ukazany jako ktoś, kto odchodzi od wspólnoty, kto odchodzi od tego świata, nie jest ukazany jako ktoś, kto jest sam, kto sobie sam coś wymyśla, ale jest pokazany jako uczeń, jako ten, który uczy się od innych. I to również stanie się rzeczą zupełnie wytyczną i fundamentalną dla doświadczenia monastycznego, pewna gotowość do przyjęcia czegoś, co już ludzie mają. Przyjęcia sposobu życia, który inni prowadzą przede mną. Monastycyzm ma w sobie to wpisanie mistrza we własne życie postawione jako bardzo ważny aspekt życia monastycznego. Również Benedykt <coughs> rozpocznie swoją, y, 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 swoją regułę życia, którą da mnichom od wezwania słuchaj synu nauk mistrza. I taki jest Antoni w tej opowieści Atanazego. On nie zaczyna od jakiegoś skupienia się na sobie i na własnej woli i na własnych pomysłach, ale on się skupia na sobie słuchając uważnie wszystkich pozostałych. Potem się zaczynają pierwsze walki duchowe Antoniego jest pokusa powrotu do świata bo tam mu diabeł podsuwa przyjemność płynącą z jedzenia, podsuwa mu radość życia małżeńskiego a zatem to nie są pokusy przeciwko pokusy do złego ale to jest próba na ile on szuka tego na ile on wytrwa w tej decyzji szukania wielkiego dobra która dużo kosztuje bo trzeba zrezygnować z tych dóbr mniejszych które wie które zna i o których wie że są przyjemne i dobre i przez Przeciężywszy tą pokusę, wreszcie ma silną pokusę przeciwko przeciwko decyzji wstrzemięźliwości seksualnej. Jest ten moment walki z pokusą, który jest bardzo plastycznie opisany. Zajrzyjcie do żywota świętego Antoniego. Ale i tę pokusę przezwycięża, szukając czegoś bardziej wzniosłego. To znowu I to jest bardzo ładnie pokazane, że porządliwość seksualna nie jest czymś złym, jak u gnostyku. Że to jest grzech, jeżeli się wstąpi w związek małżeński i dokona się aktu Małżeńskiego i prokreacyjnego. Wtedy się uczestniczy w tym stworzeniu świata, który jest nieszczęściem. Ale jest po prostu czymś złym, bo odciąga od większego dobra. A zatem nie jest czymś złym obiektywnie dla każdego, że nikt tego nie powinien robić, kto chce być zbawiony, ale tylko i wyłącznie staje się przeszkodą dla tego jednego człowieka, który czuje w sercu głębokie pragnienie i głębokie powołanie do, przez, do pójścia gdzieś dalej, do pójścia gdzieś wyżej, do zajęcia się inną rzeczywistością. A zatem mówimy nie tylko o grzechu, czy o złu, co pewnej wewnętrznej niespójności, między tym, czego chce moja porządliwość, tym co ja chcę z natury, a tym, co dostrzegam również w swojej woli, jako to, co pochodzi od samego Boga, jako to, co pochodzi od Chrystusa. Czyli zaproszenie, do innej formy życia. I koniec końców, y, odpowiedź, jaką daje y, święta Atanazy w opowieści, bo tam nie ma żadnych takich sformułowań dyskursywnych, jest właściwie taka, że to napięcie trzeba przyjąć, że tak to jest, że jest w nas to większe pragnienie, czyli życia właśnie modlitwą, życia we wstrzemięźliwości, życia w Bogu, ale jest też to drugie pragnienie, które pozostaje i czasami ono ma niesamowitą siłę, bo to jednak jest libido, ale koniec końców, to jest pożądanie. Możliwość cielesna, która może być przezwyciężona, czy która może być, ona nie ma aż takiej mocy, żeby zachwiać tą główną decyzją. I właściwie po tej drugiej decyzji potwierdzającej wybór Antoniego, Antoni udaje się na pustynię. Według świętego Atanazego, odcina się rzeczywiście od świata, i to jest właśnie pierwsza jego decyzja, która jest nowa, która jest odmienna. On sobie znajduje twierdzę na pustyni, umawia się ze swoim przyjacielem, że będzie mu co jakiś czas przynosił trochę chleba, tam w środku tej twierdzy jest źródło wody, więc podstawowe potrzeby życiowe ma zaspokojone. A resztę, już, a resztę już nie potrzebuje. Czyli pozostaje w tym świecie w tym minimalnym, koniecznym aspekcie, a cały zanurza się w Bogu. I to trwa kilka ładnych lat, i dopiero po kilku latach przychodzą ludzie zaciekawieni, co tam się dzieje, bo słyszeli różne odgłosy walki, podglądali trochę tam przez dziurkę od klucza, co tam się dzieje, i oni chcą zobaczyć Antoniego i włamują się do twierdzy. Przemocą niejako wchodzą w tą przestrzeń mnicha i widzą Antoniego, który wychodzi ze swojej celi, z tego miejsca, gdzie przebywał w ukryciu sam na sam z Bogiem. I Atanazy opisuje, że to miejsce wyglądało na święte świętych, na to wewnętrzne sanktuarium, gdzie on przebywał sam na sam z Bogiem. I co ciekawe, Antoniu, którego opisuje Atanazy w tym momencie, kiedy on się ukazuje jako mnich, jest człowiekiem, Opanowanym jest człowiekiem, który ani nie wybucha wielką radością, ani nie jest jakoś przygnębiony. Jest człowiekiem, i tak go Atanazy żyjącym w zgodzie z naturą i według logosu, według słowa Bożego. A zatem, i to będzie kolejna wytyczna dla całego kierunku życia monastycznego: że z jednej strony Życie monastyczne jest tym pragnieniem poszukiwania Boga we własnym życiu, jest tą decyzją skupienia się całkowicie na tych narzędziach, które mogą mnie doprowadzić do odkrycia Boga, ale z drugiej strony życie monastyczne jest też odkryciem człowieczeństwa, jest też odkryciem tego, co jest całkowicie ludzkie, jest odkryciem tak naprawdę prawdziwej natury człowieka. Czyli jest próbą odnalezienia wewnętrznej harmonii. Ono nie jest jakimś gwałtem na człowieczeństwie, ale ono jest właśnie próbą <laughs> nadania człowieczeństwu harmonii, tak, żeby ono było tak piękne, jakie zamierzył Bóg. I w tym momencie żywota Antoniego, kiedy Antoni ukazuje się właśnie taki, kiedy już przeszedł całą tą drogę wtajemniczenia w życie monastyczne, mamy długą przemowę. Antoniego, który teraz staje się już mistrzem, który staje się już nauczycielem następnych pokoleń, która się zaczyna od tego, żeby niczego na świecie nie miewać bardziej niż Chrystusa. I to jest bardzo mocne zakorzenienie właśnie tego naturalnego poszukiwania, które owocuje w różnych kulturach i w różnych religiach życiem monastycznym w doświadczeniu chrześcijańskim. Dla chrześcijan wzorem prawdziwego mnicha będzie Chrystus koniec końców. I jeżeli tak naświetlamy początki życia monastycznego jak święty Atanazy, to doskonale rozumiemy, że życie monastyczne będzie przyjmowało w pierwotnym kościele bardzo różne formy życie monastyczne będzie prowadzone albo indywidualnie w dwie, trzy osoby, mnisi żyjąc, żyjący obok siebie, spotykający się co jakiś czas, albo w sposób bardziej wspólnotowy. Że ci mnisi, którzy odchodzą od świata, tworzą już jakieś większe wspólnoty, tworzą już klasztory. Już nie tylko mamy poszczególne cele gdzieś tam w grotach na pustyni, ale możemy zbudować sobie klasztor, ten monasterium, czyli miejsce, gdzie wspólnie będziemy żyli y, samotnie. I tym za twórcę tego rodzaju życia, czyli życia wspólnotowego, uchodzi Pachomiusz. W Delcie Nilu, pomiędzy Aleksandrią a aktualnym Kairem, do tej pory mamy bardzo potężne cztery klasztory, które kultywują tę tradycję monastyczną mnichów żyjących wspólnie w jakichś osadach monastycznych. Bo to wyruszenie na pustynię stało się w pewnym momencie może masowe, to za dużo powiedziane, ale bardzo popularne. Pustynia zaczęła przyjmować bardzo wielu ludzi i powstawały swego rodzaju aż miasta monastyczne. Mnisi na przestrzeni wieków, na kilku nawet wieków, tam dwóch czy trzech wieków, staną się potężną grupą społeczną, mającą swoje klasztory, potężną też ekonomicznie, bo oni tam zarabiają, oni tam uprawiają ziemię, oni pracują własnymi, Rękoma, potężną też intelektualnie, bo oni mają swoich mędrców, oni studiują, oni mają księgi, natomiast w dużej mierze niezależną od wspólnoty kościoła, stanowiącą jak gdyby odrębny stan. Z tego jednego mnicha, który gdzieś tam samocnie szukał Boga na pustyni, z, tego, z tej prostej intencji, żeby żyć w inny sposób, szukając tylko i wyłącznie Boga i Jego prawdy, rodzi się potężny ruch. Oczywiście w tym ruchu nie wszyscy, którzy udają się na pustynię, mają tę najwyższą, szczytną intencję, którą wskazuje Atanazy opowiadając o Antonim, bo nigdy nie jest tak, żebyśmy nawet udając. Się do miejsca, które rodzi się ze szlachetnej intencji, sami mieli już tak samą intencję trwać w tym doświadczeniu. Tak samo nie każdy, kto idzie za Chrystusem, w pełni podziela Jego pragnienie serca i przyświeca mu taka sama intencja, jak samemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Niejednokrotnie jesteśmy, bo tak się urodziliśmy, bo należymy do Kościoła, bo, bo nie widzimy nic innego, bo nie znamy nic innego. Należymy do Kościoła, bo bo dobrze jest mieć wsparcie innych chrześcijan, żeby robić karierę polityczną. Ludzie mają różne intencje. I tak samo różne intencje przyświecały tym, którzy udawali się na pustynię. Jedna intencja jest bardzo znamienna, że pustynia była miejscem banicji czyli ci ludzie, którzy nie byli w stanie żyć w społeczeństwie, musieli udać się na pustynię. Musieli opuścić wspólnotę i byli wygnani z miasta. My dzisiaj sobie nie możemy tej sytuacji wyobrazić, znam ją tylko z literatury i z filmów. Chyba najsłynniejszym banitą jest Robin Hood gdzieś tam w naszych okolicach, czy nasz Janosik, czyli ludzie, którzy ze, względu, ze względów politycznych, ekonomicznych, czy społecznych, czy moralnych, bo możliwe, że dopuścili się jakiegoś przestępstwa, są ukarani w taki sposób, że wspólnota ich wyrzuca, nie akceptuje ich. I teraz no to jest szalenie ryzykowne, bo przeżyć samemu to nie jest taka prosta rzecz i bardzo często banicja była równoznaczna ze śmiercią. Jeżeli nigdzie człowiek takiej wspólnoty nie znajdzie, no chyba, że banici się jakoś zorganizują i ci wygrańcy stworzą sobie jakąś grupę, która będzie w stanie się utrzymać, przeżyć poprzez rabunek, poprzez napaści, poprzez jakieś no, czerpanie z tych ludzi, którzy żyją w społeczności, pracują własnymi. Rękoma. I co ciekawe, mnisi, którzy pojawiali się na pustyni, inspirowani właśnie tym pragnieniem szukania Boga. Oni są blisko tych mnichów udających się na pustynię, którzy musieli opuścić własne społeczności, bo dopuścili się zbrodni. Jeżeli sięgniecie po apostegmaty ojców pustyni, albo jeżeli sięgniecie po reguły pierwotnych wspólnot monastycznych, albo jeżeli sięgniecie do wykopalisk archeologicznych mówiących nam wiele o klasztorach, to okaże się, że wcale nie mało było takich banitów Skazanych czy nie mogących pozostać we własnej społeczności, bo dopuścili się zbrodni, bo yy, chcieli zdobyć władzę, ją utracili bo po prostu są przestępcami w tym sensie, którzy odnaleźli się w życiu monastycznym. Mnisi podchodzili do tego bardzo trzeźwo. Bardzo często na centralnym placu stał nie tylko kościół i kaplica, ale także dyby, w które można było zakuć człowieka, jeżeli ponowił swoje przestępstwo, i mimo że wspólnota monastyczna przyjęła, i mimo że wygnany ze świata zostaje mnichem i ma szansę na nowe życie w nowej społeczności, coś mu do głowy strzeli i popełni jakieś inne przestępstwo. A zatem mnisi, którzy szukali świętości, byli bardzo blisko związani z ludźmi, którym grzech zło złamało życie, którym odebrało wszystko. I to też jest przeciwnym doświadczeniem w tym ruchu monastycznym, że on się gdzieś ociera pomiędzy właśnie tą prawdą o Bogu i o człowieku, tą prawdę, która mówi o tej naszej wzniosłej rzeczywistości, o prawdzie, o naszej świętości, o tej, mówię o tej prawdzie, która głosi nasze powołanie do łaski, do naśladowania Boga. Ta, to życie się ociera, w, te, w tym życiu ta prawda ściera się blisko z prawdą o naszym upadku, o naszym grzechu, o naszej słabości. I w życiu monastycznym to widać. Wśród mnichów zdarzało się wszystko i wielka świętość i wielki grzech. Jak sięgamy po, do źródeł e, monastycznych, a powtegmaty, właśnie te reguły czy różnopowieści o mnichach, to naprawdę tego jest całkiem sporo. Do tego stopnia, że e, Hans Konrad Zander, który opowiada e, napisał książkę o historiach ojców Pustyni zatytułowa ją święci przestępcy. I polecam Wam tę lekturę. Ona właśnie pokazuje tę rzeczywistość, tę prawdę, że na pustyni mamy nie tylko świętość życia monastycznego, ale i tą próbę przygarnięcia przez życie monastyczne człowieka z jego słabością, człowieka takim, jakim on jest. Jeszcze jest jedna rzecz, o której, bardzo o której koniecznie trzeba wspomnieć, kiedy mówimy o tym ruchu monastycznym, mianowicie związek pomiędzy ruchem monastycznym a tym wielkim kościołem, czyli kościołem skupionym wokół biskupa. Mnisi odchodzą na pustynię i żyją poza społecznością. A jeżeli żyją poza społecznością, to żyją też w pewnym sensie poza kościołem, który jest tam, gdzie jest społeczność, który jest w miastach. Żyją w jakimś oderwaniu od niego. Jest u Świętego Antoniego w całym żywocie Świętego Antoniego, kiedy Atanazy mówi, że Antoni się zamknął w twierdze na kilka ładnych lat. On tego nie mówi wprost, ale jest oczywiste, że on w tym czasie ani razu nie był w kościele na mszy świętej. Że on ani razu nie uczestniczył w liturgii kościoła, no bo był zamknięty w twierdzy przez kilka ładnych lat. I te wspólnoty, które się oddalały na pustynię w poszukiwaniu Boga, oddalały się chociażby od sakramentów, oddalały się od hierarchicznego kościoła, oddalały się od synodów, od sporów, od napięć, od tych dyskusji, o których wspominałem poprzednio, od tych lapsi i od tych, którzy rygorystycznie Podchodzili do tych, że jak ktoś raz w czasie prześladowań się wyparł, to już zawsze pozostanie poza Kościołem. Te wszystkie kwestie, którymi żyje wspólnota Kościoła, szukając wykładni doktryny, szukając sposobu życia, reagowania w takich czy innych sytuacjach, mnisi są poza tym. Mnisi mają swój świat, swoją rzeczywistość, oni na pustyni tworzą swoją własną społeczność. Natomiast to jest również rzecz, na którą się zdobył Atanazy. Atanazy wciąga mnichów w hierarchię. Atenazy próbuje nakłaniać mnichów i w wielu wypadkach to mu się udaje, żeby mnisi się zaangażowali w życie Kościoła. On próbuje ich trochę nawrócić z tej drogi odejścia na pustynię. On ją szanuje. Ona mu się bardzo podoba. On jej błogosławi. On liczy na to, żeby jak najwięcej ludzi podejmowało taki sposób życia, ale z drugiej strony w swoich decyzjach personalnych on często i to czasami ostro nakazuje mnichom, żeby obejmowali urzędy w kościele, czyli żeby wracali z tej pustyni do miasta, czy do większego, czy do jakiejś wioski, gdzie jest ustawiony tron biskupa, gdzie był biskup, ale miejsce się zwolniło, bo umarł albo został wygnany i że Atanazy potrzebuje mnichów, żeby zostawali biskupami czy, czy prezbiterami. Zachowało się jedno pismo Atanazego, list do Drakontiosa, w którym ten problem jest jasno ukazany, bo Drakontios był właśnie mnichem któremu Atanazy każe objąć urząd biskupa w Hermapolis Parva. I wiemy z tego, z kontekstu tego listu, z treści wewnętrznej listu, że Serapion, przepraszam, Drakontios odmówił i ten list powstał po to, żeby nakłonić Drakontiosa, żeby jednak przyjął. I tam jest cała argumentacja, dlaczego powinien to zrobić. I mimo, że powołanie monastyczne Atanazy bardzo szanuje. To jednak uważa, że wyższym powołaniem i czymś, co jest lepsze i co, co czyni człowieka bardziej godnym chwały i większego uznania jest służba Kościołowi. Jest służba ludowi, jest służba tym, którzy zostają w świecie, zaangażowanie się we struktury Kościoła, zaangażowanie się w dzieła kościoła, bycie blisko tych, o których Chrystus walczy, a nie udawaniem się na pustynię i próbą tworzenia jak gdyby własnego raju, własnego Królestwa Bożego. I to jest ten moment, w którym monastycy staje się chrześcijańskim. Monastycy staje się chrześcijański właśnie wtedy, kiedy z tego poruszenia odejścia na pustynię, które widzieliśmy też u Esajczyków, które widzieliśmy też u terapeutów, że to odejście na pustynię nie jest definitywne. Ono jest w pewnym sensie kompromisem z tą koniecznością, że trzeba trochę odejść, żeby się zająć sobą, ale ono zawsze jest dokonywane z zachowaniem priorytetu dla wspólnoty i kościoła. I do dzisiaj w kościołach wschodnich jest taka tradycja, że klasztory są również miejscem kształtowania osób duchownych, że można być mnichem, tam się żyje pracując, studiując, żyje się tak po prostu jak żyją mnisi, ale kiedy potrzeba biskupowi prezbitera albo biskupa, mnich opuszcza klasztor. I udaje się posługiwać Kościołowi, przyjmuje święcenia i staje się prezbiterem albo staje się biskupem, zachowując maksymalnie to, no czego się nauczył i co miłuje i czego pragnie z życia monastycznego. I to też jest moment, w którym praktyka celibatu upowszechnia się wśród duchowieństwa. To też jest prawdopodobnie, to też jest moment, w którym duchowni zaczynają nosić strój duchowny, który niekoniecznie jest strojem duchownym, bo duchowni, czyli prezbiterzy, hierarchowie nie nosili jakichś szczególnych strojów, to byli ludzie zanurzeni w ten świat. Mnisi tak. Mnisi ze względu na to, że funkcjonowali właśnie osobno, w sposób prosty, mieli jedno ubranie, jeden prosty krój, ta forma kultury była odrobinkę inna niż, niż w miastach. No i jak taki mnich zostawał. Yy... Biskupem czy prezbiterem, no to dlaczego miałby zdejmować tą szatę, skoro on cały czas jest mnichem, tylko posługuje teraz jako ksiądz również w tej, w tej wspólnocie, do której został posłany. Więc wtedy stopniowo się zlewa to doświadczenie życia w odejściu od świata, w tym odosobnieniu, które ukierunkowuje człowieka na sprawy boskie, na życie wieczne, z tą obecnością prezbitera. Czy, czy biskupa dla wspólnoty, dla kościoła. I w ten sposób hierarchia przejmuje pewne cechy życia monastycznego, i ten zamysł kościoła do tej pory jest widoczny zarówno na wschodzie, w tej praktyce, że chociażby nie wolno wyświęcić na biskupa człowieka, który nie przeżył w klasztorze czterech lat. Cztery lata powinien być mnichem. Jeżeli ma za sobą takie doświadczenie, to wtedy możemy go ustanowić biskupem. I z tym, co widzimy, też w kościele zachodnim, czyli chociażby w tym wysiłku odnowienia duchowieństwa przez stworzenie seminariów duchownych, które do złudzenia przypominają życie klasztorne, życie monastyczne. A zatem to połączenie, włączenie mnichów, którzy żyli we wspólnotach w hierarchii kościelną, Czyni monastycyzm obecnym wewnątrz kościoła, a nie tylko na pustyni. I zachowanie tego podwójnego kierunku, z jednej strony tego, co jest naturalne dla monastycyzmu, czyli odejścia od tego świata, z tym, co jest naturalne i oryginalne w monastycyzmie chrześcijańskim, czyli ten kierunek niejako powrotny, żeby z pustyni kierować się z powrotem do świata. Do wspólnoty kościelnej, on tak naprawdę czyni monastycyzm autentycznie chrześcijańskim. Jeżeli brakuje tego powrotu i jeżeli inna intencja niż chęć zjednoczenia się z Chrystusem i poszukiwania Boga przyświeca nam w tym odejściu na pustynię, to będzie cały czas monastycyzm, ale nie chrześcijański. Monastycyzm chrześcijański, jeżeli chcecie dokładniej je zgłębić, to polecam wam bardzo gorąco badania, które poczyniła pani Ewa Wiprzycka. To jest zbiór jej różnych artykułów, który się składa na opowieść bardzo sensowną o na początkach chrześcijaństwa. Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie. Bo rzeczywiście to, to, co nazywamy życiem monastycznym, rozwija się przede wszystkim w Egipcie i Egipt uchodzi za kolebkę tego Doświadczenia. Mamy również bardzo szybkie przeszczepienie życia monastycznego do Gali. Tam są też potężne wspólnoty monastyczne. Tam tym autorem, którego znamy, tą postacią, którą znamy jako założyciela życia monastycznego, jest święty Marcin Stur. On tam zakłada klasztory, organizuje życie mnisze. I mamy również dość potężny ruch monastyczny w Syrii. Tam doret z Cyru opisuje żywoty mnichów. Stamtąd jest mnich, pewnie którego znacie, Szymon Słupnik. Natomiast tamten, tamte życie monastyczne ma jednak szczególny charakter i ono jest odrobinkę inaczej ukształtowane niż to, które znamy z Egiptu. Tam trochę zabrakło takiego właśnie atanazego i tamto życie monastyczne rozwinęło się w jakąś skrajną ascezę. O ile ten Antoni, który się ukazuje w opowieści Atanazego, wychodząc do świata jawi się jako człowiek żyjący w sposób naturalny i zgodny z logosem, o tyle dla mnichów syryjskich znakiem tego, że się jest zjednoczonym z Bogiem, była właśnie zdolność do zdystansowania się od własnego ciała. I tam ta asceza mnichów syryjskich jest niesamowicie surowa. Jak opisuje Teodoret, niektóre dziwactwa to on sam. A sam był człowiekiem dobrze wykształconym w kulturze klasycznej, był Grekiem, był Hellenem z, z jakiejś tam szlachty greckiej, więc to było dla niego w dużej mierze pewnie też szokujące. Jak niektórzy się nie myli, niektórzy się zamykali w klatkach, żeby pokazać, że lata potrafią przeżyć jakoś zgięcie w sposób nienaturalny. Niektórzy naśladowali zwierzęta, że by utracić ludzki szacunek, bo nie potrzebowali nawet tego. I ta asceza w, w tym monastyzmie syryjskim jest bardzo, bardzo szorstka. I człowiekiem, który się przejechał na takiej szorstkiej ascezie jest Jan Chryzostom. On pochodzi z Antiochii syryjskiej i miał jakieś doświadczenie monastyczne. W młodości jakieś dwa lata prawdopodobnie spędził wśród mnichów w górach. No, tylko to życie było tak dzikie i tak surowe, że przerwał to życie monastyczne, wrócił do miasta. I nie wiemy, czy przerwał naprawdę z tej inspiracji, żeby być przy kościele, czy przerwał, bo nie wytrzymał. Natomiast wiemy, że wrócił z chorym żołądkiem. Z tak chorym żołądkiem, że potem musiał zachować ścisłą dietę, że nie wszystko mógł jeść i po prostu zrujnował sobie zdrowie przez jakąś, no pewnie niezdrową, i bez umiaru ascezę. I zachowało się dzieło, które jest przypisywane Janowi Złotoustemu o kapłaństwie, w którym sprzeciwia się temu, żeby właśnie mnichów czynić prezbiterami czy biskupami. On ma zupełnie inne doświadczenie niż święty Atanazy, który właśnie chce, żeby mnisi wracali do wspólnot kościelnych, ale równocześnie ich do tego przygotowuje. Tak chce, żeby prowadzili swoje życie, by potem mogli wrócić. Bo z kolei właśnie Jan Chryzostom mówi, że nie nie powinno się tych mnichów ustanawiać prezbiterami czy biskupami, bo oni nie są przygotowani do życia we wspólnocie. Nie kształtują w sobie tych umiejętności, które potrzeba mieć dla kontaktów z ludźmi, kiedy trzeba się spotykać z ludźmi, kiedy trzeba organizować życie wspólne. Mnisi żyją trochę dziko. Mnisi żyją w tym oderwaniu, więc oni się nie troszczą o kulturę osobistą, nie troszczą się o język, nie troszczą się o to, żeby styl życia był miły. Czyli nie troszczą się o zawłach, nie nie umieją żyć w taki sposób, żeby nie ranić innych, żeby nie być szorstkimi, żeby poranić sobie w tej dżungli, którą jest rodzaj ludzki i społeczność. I właśnie ten monastycyzm syryjski w doświadczeniu Jana Chryzostoma nie przygotowuje do tej funkcji, którą jest potem posługa wspólnocie na urzędzie prezbitera czy, czy biskupa. Natomiast Atanazy inaczej kształtował życie monastyczne i dlatego on uważa, że mnisi powinni wracać i obejmować urzędy w, w kościele. Tym, który nada ostatecznie taki kształt życiu monastycznemu dla całego wschodu, będzie jednak Bazylii Wielki. To jest człowiek pochodzący z Kapadocji, Grek dobrze wykształcony, który wraz ze swoim przyjacielem Grzegorzem z nazjanzu z całą rodziną, bo tam tradycje takiego życia monastycznego są u nich silne. Oni mieli dużą posiadłość w Poncie i tam próbowali zorganizować takie życie, które właśnie jest monastyczne, czyli jest reguła życia, jest czas na modlitwę, jest czas na milczenie, jest życie w, w odizolowaniu od innych, on napisał reguły. I tak naprawdę jedynym ruchem monastycznym, który dzisiaj istnieje na wschodzie, są Bazylianie. Tam jest jeden zakon, jedna reguła świętego Bazylego, a potem każdy mnich w, tej, w tym sposobie życia, który czerpie z, ze świętego Antoniego, z jego żywotu spisanego przez Atanazego, ale także potem z tych innych opowieści, z całej tej spuściznej tradycji, która na przestrzeni dziesięcioleci się budowała i wreszcie zrealizowany został i uporządkowany przez Bazylego Wielkiego. Ci mnisi, żyjąc w ten sposób, potem mogą robić różne rzeczy. Klasztory, czy Законы в Na wschodzie nie dzielą się tak jak u nas na Dominikanów, Franciszkanów, na poszczególne charyzmaty. To są tak samo jak mamy Benedyktynów, którzy potem się dzielą na, na Kamedów, którzy gdzieś tam się wyłaniają. Pojawiają się Cystersi, pojawiają się Paulini jako wspólnoty. Tam jest jedna reguła, jeden sposób życia, wzorowany na przykładzie świętego Bazylego i na tym, co on nadał swojej własnej wspólnocie, a pozostaje potem swoboda charyzmatu każdego indywidualnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że to doświadczenie monastyczne, które rodzi się w pierwszych wiekach Kościoła dzięki naszym ojcom, dzięki właśnie Atanazemu, dzięki Bazylemu, dzięki tym ojcom, którzy również wyrastają z pustyni, czyli właśnie Ojcom Pustyni, jak Antoni, jak Pachomiusz, jak Serapion, czy jak innych, których znamy bardziej za powtegmatów niż z ich własnych tekstów, to doświadczenie jest dla Kościoła niesamowicie cenne. Jest tym przypominaniem właśnie o tym, że jesteśmy wezwani do wieczności. Że nasze prawdziwe życie jest w Bogu, że nie żyjemy w tym świecie od A do Z, tylko przechodzimy przez ten świat, a naszym prawdziwym życiem jest to życie wieczne, dla którego mnisi zrzucają wszystko, żeby się na nim skupić czyli modlitwa, miłość braterska, studiowanie pisma, szukanie autentycznego i rzeczywistego doświadczenia Boga. Dlatego życie monastyczne jest już w chwili obecnej elementem składowym Kościoła. Jest, należy do dziedzictwa całego Kościoła No i oby rozwijało się jak najszerzej. Natomiast, jeżeli chcecie rozumieć, na czym ono polega, to najlepiej zaglądać zawsze do źródeł i szukać tego u ojców. Na koniec, jeszcze jedna lektura, którą polecam tym, którzy chcieliby głębiej wejść w te początki życia monastycznego. Antoine Guillaumont to jest przetłumaczone na język polski u źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, wydane przez źródła monastyczne w Tyńcu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki za Wasze zaangażowanie w słuchanie i studiowanie patrologii. Do zobaczenia na następnym spotkaniu.